Poznańska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem Pokój Wam, a my już widzimy wchodzących pątników grupy młodzieżowej, która wkracza tutaj właśnie do nas przed sanktuarium jasnogórskie, przed sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Grupa młodzieżowa, która liczy 153 pątników, przewodnikiem tej grupy był ksiądz Adrian Szafranek. Siostry, które również towarzyszyły grupie, to siostra Antonina Listela, Serafitka i siostra Bernadeta Barełkowska Elżbietanka. Służby drogowe. Pan Krzysztof Jędrzejewski, Piotr Sokołowski, Litka Wysocka, Paweł Tomaszewski i Przemek Kośniewski. Służby medyczne. Pani Ewa Ciura, Ola Kozianowska i Jerzy Zawiela. Najstarszym pielgrzymem tej grupy był Piotr Pietruczuk, najmłodszym Piotr Pietruczuk 8 lat, a najstarszym pani Klara Graś 68 lat. Witamy serdecznie grupę młodzieżową 89. Poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Ten moment wyciszenia, modlitwy, tego z czym przychodzą pielgrzymi na Jasną Górę. Moment, w którym przynoszą wszystkie intencje, z którymi szli przez ostatnie 9 dni tutaj na Jasną Górę. Moment oddania Matce Bożej. Młodzieżowa 89. Poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę złożyła hołd przed sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, a teraz uda się do tego najważniejszego miejsca w tym sanktuarium, do Matki Bożej Częstochowskiej, przed jej wizerunek. Wielkie oklaski dla nich, grupa młodzieżowa 89. Poznańska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. 153 osoby, 153 młodych pątników, którzy zdecydowali się, aby przyjść tutaj i pokazali, czym jest młody kościół naszej archidiecezji. 89. Poznańska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę.